Nie jest tak trudno wyobrazić sobie sytuację, w której kochane przez rodziców dziecko przez jakiś czas nie ma kontaktu z którymś z rodziców, bo załóżmy tata wyjeżdża na delegację. No i 5 dni się ciągnie dla tego dziecka bardzo długo, już przygotowana wyklejanka, jakiś obrazek dla tego taty, w końcu on przyjeżdża, no i co? No jest wielka radość. Jeśli czytamy takie teksty jak z dzisiejszej Ewangelii o tym, że Syn Człowieczy przyjdzie, wróci, no to chcemy w takim kluczu patrzeć. Czekamy na kogoś, kto nas kocha i kogo my kochamy. Nie na kogoś, kto nas zniszczy i osądzi. To dla nas wierzących jest zapowiedź tego, że ten Syn Człowieczy nas zgromadzi i zaprosi do swojego domu. Stąd mimo tych niepokojących znaków, które będą to zapowiadały, my chcemy czekać na to, co dobre. Nie bać się tego, ale oczekiwać tego, który nas kocha i który nas zaprowadzi do tego, co jeszcze piękniejsze i lepsze.